Cześć, witam was serdecznie, DJ Jano z tej strony, Spad TV. Tak jak widzicie, mam dzisiaj dla was Darksiders 2, wgrać czy nie. I zaraz wam opowiem o tym, dlaczego wybrałem ten tytuł i jak to się stało, że tak strasznie zachorowałem na markę Darksiders. W życiu nie przypuszczałem, że po przejściu pierwszej części Darksiders tak rozpaczliwie będę poszukiwał możliwości zagrania w część drugą. I praktycznie zaraz po przejściu części pierwszej zakupiłem, no już można powiedzieć, półroczny tytuł, bo gra ukazała się w sierpniu 2012, wydane przez, no z przykrością trzeba stwierdzić, nieistniejące już THQ. Okazuje się, że cała marka Darksiders cały czas była gdzieś obok mnie, że to świetne połączenie slashera z elementami RPG-owymi, z którymi mieliśmy do czynienia w pierwszej części, tu zostało to bardzo mocno rozbudowane i tutaj można powiedzieć, że jest to w dużej części gra RPG-owa z wieloma znanymi fanom RPG-ów elementami osadzonymi właśnie w tym tytule, że to jest jednak tak świetny tytuł i cieszę się, że w sumie jako gracz już z wieloletnim stażem cały czas znajduję coś ciekawego dla siebie i posiadam takie szczeliny, w które mogę jeszcze upychać różne ciekawe rzeczy i cały czas się dobrze bawić. W momencie, kiedy twórcy oddają mi pod opiekę kolejnego Jeźdźca Apokalipsy w części drugiej, na początku zastanawiałem się, czego mogę chcieć od tej postaci, czego mogę od niej oczekiwać. Okazuje się, że po rozegraniu kilkunastu godzin to jest zupełnie inna postać, to jest zupełnie inny charakter względem wojny z części pierwszej. To jest postać, która będzie szukać nie tyle rozwiązań siłowych, co też będzie zastanawiać się nad tym, jak doprowadzić do pewnych wydarzeń i jest naprawdę w stanie sporo poświęcić, aby osiągnąć konkretny cel. Od samego początku uderza w nas ta sama dobrze znana nam mechanika. Jeżeli chodzi o kontynuację dobrych rzeczy z części pierwszej, to tylko i wyłącznie tyle, bo elementy slasherowe tutaj zostało zabrane to, co było dobre w części pierwszej i do tego nie można się w żaden sposób jakby przyczepić. Czasami natomiast szwankuje praca kamery podczas intensywnych, bym powiedział, zwarć z naszymi przeciwnikami, szczególnie w ciasnych pomieszczeniach. Jeżeli nie nauczymy się w miarę szybko życia jakby z tym elementem, to kończy się to dla nas śmiercią. Kolejna sprawa to przede wszystkim ogromny świat. Ogromny świat, będę odwoływał się do części pierwszej. Względem części pierwszej jest to naprawdę, to są ogromne połacie terenów do zwiedzania. Ten cały świat jest bardzo fajnie podzielony, bo przyjdzie nam jakby walczyć w konkretnych jakby rejonach. Ale te rejony jakby są podzielone na takie pomniejsze miejsca, w których będziemy mieli coś do zrobienia. Będą to misje, czy to będą misje poboczne, czy też te z głównego wątku fabularnego. I to od nas jakby będzie zależało, czy robimy to jednocześnie, próbując odpowiednią ilość złota uzyskać i zdobyć odpowiednie punkty doświadczenia, tak aby móc pójść dalej i zmierzyć się z kolejnym bossem na naszej drodze. Jeżeli jesteśmy już przy bossach i przy walkach z bossami, to trzeba powiedzieć jasno, że druga część nas w tej kwestii bardzo mocno rozpieszcza. Dlaczego tak jest? Ano dlatego tak jest, że w Darksiders 2 oprócz tych głównych starć z tymi naprawdę mega wymagającymi bossami mamy po drodze masę takich pomniejszych starć, które przygotowują nas jakby do tego konkretnego finalnego starcia i to automatycznie powoduje, że nie nudzimy się, nie wpadamy w jakby taką rutynę i taką nudę. Cały czas coś się dzieje, cały czas coś podkręca nam atmosferę i rozgrywkę. I to naprawdę bardzo fajnie i pozytywnie wpływa na cały gameplay. Dla tych wszystkich, którzy ograli część pierwszą i znają bardzo dobrze to uniwersum, w części drugiej będzie też kilka takich nawiązań. Spotkałem przede wszystkim bohaterów i postaci, które w jakiś sposób były połączone z wojną w części pierwszej i to jest bardzo fajne takie nawiązanie i to się naprawdę trzyma całości, jest takie bardzo spójne, więc to jest naprawdę bardzo fajne doświadczenie. A jak jesteśmy przy doświadczeniu, to tak jak powiedziałem wcześniej, zbieramy je, zyskujemy dodatkowe umiejętności i wszystko to oparte jest o drzewko umiejętności, które przypomina to z Dante Inferno chociażby, także wszyscy, którzy grali w tamten tytuł, będą wiedzieli, o czym ja mówię. Gra jako całość prezentuje się naprawdę przyzwoicie, nie odbiega jakoś specjalnie od części pierwszej i wszystko to jest nam bardzo znajome. Została trochę zmieniona jakby kolorystyka i oprawa audiowizualna jest jakby troszeczkę inna, ale to nie jest coś, co wywraca grę do góry nogami, co powoduje, że to jest jakby nowa rzecz i jest nam to wszystko obce i uczymy się patrzeć na świat, na grę jakby od nowa.
Natomiast chciałem tutaj zwrócić na jeden element związany z muzyką, bo jest takie świetne nawiązanie do pewnej gry, która już od jakiegoś czasu dłuższego buszuje na rynku, jeżeli chodzi o takiego mistrza świata w wadze gier RPG-owych. W momencie, kiedy wrócimy na ziemię, tamta muzyka, która jest wykorzystana, na myśl przywołuje mi po prostu jeden konkretny tytuł. Myślę, że wielu graczy, którzy tam trafią, będą wiedzieli, o czym mówię i jaki tytuł mam na myśli. Gra Darksiders 2 nie jest jakimś wyjątkowym tytułem, ale jest to tytuł na tyle spójny, na tyle ciekawy, na tyle świetnie skonstruowany, że grając w ten tytuł z godziny na godzinę, człowiek chce zostać w tym świecie, chce siedzieć, chce eksplorować, chce rozwiązywać te wszystkie zagadki, te wszystkie zadania, które są przed nim stawiane, i to powoduje, że według mnie, według mojego odczucia, druga część stoi zdecydowanie wyżej niż poprzedniczka, ale tylko i wyłącznie dlatego, że świat, który jest skonstruowany, został skonstruowany na potrzeby drugiej części, i sama śmierć jako bohater, jako postać, w którą się wcielamy, jest zdecydowanie bliższa mojemu sercu. I to jest jakby moje takie odczucie, ale myślę, że może tak być w przypadku was, w przypadku pozostałych graczy, więc ja zapraszam do gry, bo naprawdę świetna gra. Myślę, że warto sięgnąć po tym czasie już po ten tytuł, bo on nie kosztuje już teraz dużych pieniędzy, i zapoznać się z całą serią, może już nie tyle z częścią drugą, ale całą serią Darksiders, bo tytuł naprawdę warty polecenia i cała seria powinna być jakby zbadana przez graczy. I tyle z mojej strony. Zapraszam do kolejnych materiałów, zapraszam na naszego Facebooka, na naszego bloga padtv.pl, i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!